protestowali w Szczecinie przeciwko przekształceniu ich jednostki w posterunek ratowniczo-gaśniczy. Wysłali też pismo do ministra spraw wewnętrznych, by ten rozważył pomysł zdymisjonowania zachodniopomorskiego komendanta straży. O szczegółach Małgorzata Ochnicka. Płonie największa w środkowej Europie kopalnia nafty, ropy i gazu. Do ugaszenia pożaru wyjeżdżają strażacy z jednostki w Dębnie. To na szczęście tylko ćwiczenia, ale zagrożenie jest realne. Dębno jest jedną z najbardziej narażonych na pożary gmin w naszym województwie. W marcu wojewódzki komendant obniżył rangę jednostki z Dębna na posterunek, redukując również 3 etaty. Z tą decyzją nie mogą pogodzić się związkowcy, którzy protestują w Szczecinie. Robić z jednostki, która tym bardziej jeszcze niedawno została rozbudowana, ogromne pieniądze zostały nawet z urzędu przekazane i teraz to likwidować, to mija się to wszystko z celem. Ze związkowcami zgadza się również burmistrz Dębna. Przy tak skromnej obsadzie i braku dowództwa może nie spełniać pewnych oczekiwań. I mieszkańcy, którzy są tak samo zaskoczeni. Jestem tym dosłownie przerażony, ponieważ Dębno idzie coraz to bardziej ku upadkowi. Nie daj Boże, wybuchnie coś na wiertni, to koniec, już po zawodach. Nieraz dziennie po 4, po 5 razy jadą. Tylko w tym roku Straż Pożarna z Dębna do różnego rodzaju zdarzeń wyjeżdżała 40 razy. W 2006 roku blisko 500. Wojewódzki komendant Straży Pożarnej swą decyzję o zmniejszeniu jednostki argumentuje reorganizacją wszystkich jednostek w całej Polsce i zapewnia, że najpierw była staranna analiza. My braliśmy również pod uwagę wszelkiego rodzaju zagrożenia, które są na terenie naszego województwa i system nie zamyka się tylko w jednym powiecie. Dębno nie jest jednak jedyną gminą niezadowoloną z reorganizacji. Podobnie zareagowano w Międzyzdrojach i Darłowie. Ideą restrukturyzacji Straży Pożarnej była poprawa bezpieczeństwa. Trudno jednak o bezpieczeństwie mówić, jeśli redukuje się jednostkę w miejscu największego zagrożenia. To może być więc największy pożar do ugaszenia, bo komendant wojewódzki swej decyzji nie zamierza zmienić, a strażacy z Dębna o swoje zamierzają walczyć. Szczecin, Małgorzata Ochnicka. Może pomóc?